Polowania na czarownice nie są czymś, co występowało wyłącznie w filmach, w książkach. To są wydarzenia, które faktycznie historycznie miały miejsce i to w krajach europejskich, jak i również w Ameryce. Często było tak, że kobiety traciły życie właśnie dlatego, że były posądzone o czarostwo, a procesy o czary były w tamtym czasie w taki sposób zorganizowane, że oskarżonym było bardzo ciężko udowodnić swoją niewinność i wyjść z takiego procesu obronną ręką. Jakby tego było mało, czasami były organizowane polowania na czarownice, które nie kończyły się oficjalnymi procesami i które prowadziły do linczy, do zamordowania takiej kobiety posądzonej o czarostwo. Czasami, kiedy taka śmierć była zadawana, to lokalna społeczność późniejsze pechowe wydarzenia, późniejsze plagi przypisywała pewnej klątwie, która ciążyła nad osadą właśnie z powodu dokonanej zbrodni. Cześć, tu Michel Leviathan Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj do kolejnego unboxingu. Chciałbym wspólnie z Wami otworzyć pudełko z grą, na którą dłuższy czas czekałem, w którą zagrałem kilka lat temu, jeszcze w formie prototypu i zakochałem się w niej na tyle, że wiedziałem, że kiedy już ukaże się finalna wersja, to bardzo będę chciał Wam ją pokazać. Mowa o grze, która przenosi nas do wyimaginowanego, ale niekompletnie nieznanego świata, a mianowicie Harrow County. Harrow County, a więc Hrabstwo Harrow, to gra wydana w 2024 roku, ale poprzedzona wcześniejszą kampanią na Kickstarterze, kampanią, której celem było zebranie 75 tysięcy dolarów amerykańskich, a która zamknęła się wynikiem blisko 300 tysięcy dolarów amerykańskich. Projekt sparło 2700 osób i już na etapie tamtej kampanii, już na etapie także prac nad finalną wersją gry została zapowiedziana również polska wersja tego tytułu, który to ukazał się finalnie nakładem wydawnictwa Chacha Games. Gra przeznaczona jest zasadniczo dla jednej do trzech osób w wieku, 40, w wieku 14 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii powinien wynieść od 45 do 90 minut. Za samym projektem stoi Jay Cormier. Hrabstwo Harold to gra osadzona w gotyckim w świecie horroru, ale w świecie, który nie został stworzony dla potrzeb samej gry, bowiem Harrow County jest adaptacją komiksu. Komiksu pod tym samym tytułem, który zaczął ukazywać się w okolicach 2017 roku, serii, która spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, poszczególne odsłony Harrow County zdobywały zresztą nagrodę jako komiksy horror, które rzeczywiście przypadły do gustu amatorom tego typu formy ekspresji. Harrow County to historia, w której przenosimy się do małej osady, do hrabstwa Harrow, gdzie oskarżona o czarostwo, czarownica Hester Beck, zostaje poddana linczowi, zostaje uduszona, a następnie spalona, a jej szczątki zostają pogrzebane pod wielkim dębem. Jakiś czas później, spod tego dębu, wychodzi nagle małe dziecko. Małe dziecko, które jest duchowym spadkobiercą czarownicy Beck. Mała Emi zostaje przyjęta przez lokalną społeczność, która jednakże patrzy na nią z olbrzymią podejrzliwością, wierząc w to, że Mała Emi, nie bezpodstawnie wierząc, jest faktycznie duchowym, duchowym dziedzicem Hester Beck. Tyle, że mała Emi, mimo że obdarzona mocami Beck, jest pełna konfliktów i jest pełna dobra. To znaczy, że jej podstawowym celem i podstawowym założeniem jest próba okiełznania drzemiącej w niej mocy, wsparcia lokalnej społeczności i służenia tej dobrej stronie mocy. Oczywiście, jak łatwo się domyśleć, nie jest to takie proste, bo na jej drodze stają różni wrogowie, różni przeciwnicy, w tym m.in. również sama Hester Beck, która postanawia. postanawia Zmartwychwstać z grobu, różnego rodzaju inne przeciwności, tu może nie będę aż tak bardzo mocno spojlował, chociaż i tak w trakcie unboxingu zobaczycie poszczególne komponenty, więc i tam będę dopowiadał mniej więcej o co chodzi. Komiks, który miałem okazję przeczytać kilka lat temu, komiks, który wywołał na mnie duże wrażenie, przypadł mi do gustu, aczkolwiek powiem szczerze, że to nie do końca jest mój klimat. Nie można jednak powiedzieć, że sam projekt nie jest projektem niesamowicie klimatycznym, bo jest. Wystarczy spojrzeć na to, jak wygląda pudełko, wystarczy spojrzeć za moment, jak wyglądają komponenty, żeby przekonać się, że to jest faktycznie adaptacja, że to jest faktycznie gra, która pełną gębą czerpała z samego hrabstwa, samego hrabstwa Harrow, czyli komiksu. W samym hrabstwie Harrow wcielimy się w rolę jednej z dwóch frakcji, bo co do zasady, hrabstwo Harrow będzie raczej grą dla dwóch graczy. Którzy dążyć będą do realizacji troszkę przeciwstawnych celów. Jedna z frakcji wcieli się w rolę obrońców, a druga we frakcję rodziny. Obrońcy będą dążyć do ochrony osady, do ochrony lokalnej społeczności. Rodzina Hester Beck dążyć będzie do tego, żeby tę osadę i generalnie całą okolicę, e, całą okolicę zniszczyć, pomścić Hester i w ten sposób zaprowadzić rządy zła. W grze będziemy sterować różnego rodzaju Postaciami w grze będziemy poruszać się po mapie pokrytej heksagonalną siatką. Będziemy wydawać rozkazy, będziemy także wydawać, będziemy także korzystać z różnego rodzaju magicznych artefaktów, więc dużo się będzie działo. Gra jest grą pojedynkową, czyli mamy dwie frakcje, dwóch graczy, aczkolwiek możemy zagrać także w trzy, a z dodatkiem nawet w cztery osoby. Nie ma ku temu przeciwwskazań. Dzisiaj, opowiedziawszy już to wszystko mniej więcej, o czym traktuje sam komiks, o czym traktuje gra, chciałbym zaprosić Was do wspólnego obejrzenia komponentów, które zamknięte są w pudle, w pudle wypełnione po brzegi różnego rodzaju elementami. Za moment zresztą się o tym sami przekonacie. W związku z tym, nie przedłużając już, zapraszam teraz do obejrzenia, jak wyglądają komponenty składające się na ostateczną, wydaną w Polsce przez Chacha Games, wersję Hrabstwa Harrow. Poniżej gra... Hrabstwo Harrow w polskiej edycji wydanej przez Czacha Games. Niezwykle klimatyczna okładka, i co ciekawe, już patrząc na samą okładkę, patrząc na samo pudełko, widać coś nietypowego. Co takiego? Ano, dziuplę, która znajduje się w drzewie po lewej stronie. Ta dziupla jest ewidentnym nawiązaniem do tego, jak wygląda sama historia opisana w serii komiksowej Hrabstwo Harrow. Przecież to właśnie pod tym drzewem została pogrzebana. Hester Beck. Przecież to, właśnie to drzewo jest niezwykle istotnym elementem całej opowieści i autorzy gry, wydawca, wpadli na pomysł, żeby ten aspekt wyeksponować również w grze planszowej, stąd dziupla, która nie jest wyłącznie ozdobą. Ta dziupla będzie miała znaczenie, o czym przekonamy się niebawem. Sama okładka, oczywiście nawiązująca graficznie, klimatycznie do samej serii komiksów. Widzimy na niej Emi, widzimy na niej także chłopca bez skóry, stojących przy wspomnianym wcześniej drzewie, a naprzeciwko, po drugiej stronie, szereg innych postaci występujących w całej serii komiksowej. Dobrze wyeksponowane logo Chacha Games, które w tym przypadku, a więc patrząc na tę okładkę, generalnie zastanawiając się nad klimatem tej gry, idealnie pasuje do samego tytułu. Po drugiej stronie tego wielkiego pudła, bo to jest bardzo głębokie pudło, znajduje się opis tego, o czym traktuje sama gra. Dowiadujemy się z niej, że. Setting wygląda następująco. Mieszkańcy hrabstwa Harrow skazali czarownicę Hester Beck na śmierć. Zeźgali ją, powiesili i pochowali pod starym dębem. Wkrótce potem z tego samego drzewa urodziła się mała dziewczynka. Gdy Emi rosła, czuła się związana z ziemią i jej mieszkańcami, ludźmi z miasteczka oraz stworami z lasu. Teraz rodzina Hester powróciła, by dokonać zemsty, a Emi musi zebrać sojuszników, by chronić hrabstwo Harrow. Tak wygląda setting samej gry. I tak wygląda zresztą sam setting historii opisanej w komiksach. Tutaj nie ma nic nietypowego. No, nietypowego. Czegoś, co byłoby odmiennego od tego, co jest w książce. Bo sam setting mega odjechany. Mamy metryczkę mówiącą o tym, że w Hrabstwu Haru zagniemy w gronie od jednego do trzech graczy. Grając w trzy osoby, będziemy mogli dokładać również Hester jako gracza dodatkowego. Czyli możemy zagrać w praktyce w dwie osoby również z wykorzystaniem tegoż bota. No, czegoś na kształt bota. Mamy również metryczkę mówiącą o tym, że minimalny gracza to 14 lat więcej, choć w przypadku tego tematu, tu być może nawet gdybyśmy chcieli opowiadać o settingu, gdybyśmy chcieli wczuć się w pełni w klimat, to powinno być nieco wyżej. 45 minut plus to czas rozgrywki. Z tej strony pudła możemy również obejrzeć, jak wygląda część komponentów, a więc zobaczyć kafle, zobaczyć część kart, zobaczyć część innych elementów. Chcę poznać również z metryczką, mówiącą także o tym, że jeżeli mamy do czynienia z wersją Deluxe, to znajdziemy w niej również dodatkowe komponenty, takie jak chociażby jeden woreczek, trzy dwustronne dwuwarstwowe plansze frakcji, drewniane żetony i tak dalej. Teraz zajrzyjmy już do środka. Zobaczmy, jak hrabstwo Harrow wygląda w polskiej wersji językowej, jak wyglądają te komponenty i do czego będzie służyć pudełko do tego. Tytułu, bo nie tylko do przechowywania samych komponentów. Ok, tak wygląda sama okładka, już bez folii. I teraz czas otworzyć to pudło. Jak widzicie, jest to otwór, o którym wcześniej wspomniałem. No i mamy w związku z tym, po pierwsze, instrukcję. Instrukcję, która jest dosyć długim dokumentem, ale też nie ma co się niepokoić tym, że to jest aż 40 stron, bo jest to aż 40 stron. Mamy przecież w tej instrukcji zasady, które z jednej strony regulować będą podstawowy tryb rozgrywki, bo Harrow County pomyślany jest w taki sposób, że podzielony jest na rozdziały i w miarę rozwoju całej historii, w miarę poznawania kolejnych mechanizmów, do gry dokładane będą kolejne zasady. Nie musimy od razu zapoznawać się z całą instrukcją, możemy zapoznać się wyłącznie z jej częścią, po czym możemy dorzucać dodatkowe mechanizmy już zamieszczone w kolejnych częściach instrukcji. Rozdział drugi zaczyna się w, na stronie 15, czyli w praktyce, żeby zagrać pierwszą partię Harrow County, musimy zapoznać się z pierwszymi 14 stronami, ale stronami, na których znajdziemy, jak widzieliście przed chwilą, dużo graficznych przykładów, dużo dodatkowych komentarzy, cała strona grafik, więc tego jest w praktyce mniej i jest to niezwykle przyjazne w odbiorze. Później mamy kolejne rozdziały opisujące ponownie, w jaki sposób przygotować przygotować scenariusz, o czym w ogóle będzie dany rozdział traktować. Jak widzicie, również z kapitalnymi grafikami zaczerpniętymi wprost z komiksu. Mamy również rozgrywkę dla trzech graczy, czyli w rozdziale piątym już mamy zaprezentowaną rozgrywkę z wykorzystaniem również czarownicy Hester. Dużo, dużo tekstu, ale jak wcześniej wspomniałem, nie powinniście się o tym jakoś tym szczególnie Szczególnie niepokoić, zważywszy na to, że dużo zasad jest potrzebnych dopiero na pewnym etapie rozgrywki, wtedy, gdy chcecie sięgnąć po kompletny, pełen tryb, albo gdy chcecie właśnie grać z wykorzystaniem Hester. Drugim miłym dodatkiem w formie krótkiego biuletynu jest gazetka Kurier Hrabstwa, Hrabstwa Harrow, który wprowadza nas mocno tematycznie, klimatycznie w sam setting rozgrywki, i to jest z jednej strony. Materiał, który jest pomyślany jako niezwykle klimatyczny, który pozwala nam lepiej zrozumieć samą, sam setting. Troszkę humorystyczny w pewnych miejscach, ale jednocześnie przerażający, kiedy zrozumiemy, co w praktyce kryje się pod niektórymi artykułami. Widziałem ten biuletyn wcześniej, Czytałem go, on jest napisany w taki sposób, że fajnie koreluje z samym tematem komiksu. Jednocześnie dla osób, które komiksu nie znają, trochę więcej powie na temat tego, w jakim klimacie jest utrzymana cała konwencja gry. Woreczek. Woreczek przeznaczony dla rodziny z nadrukiem. W środku znajdziemy zabezpieczenie przeciw wilgoci, więc fajnie, że i to się znalazło. Nadruk, zdaje się, jest. Dobrze wykonany, może lekko przesunięty na prawo w przypadku mojego egzemplarza woreczka, no ale nie jest to jakiś wielki problem. Kafle terenu, z których tworzyć będziemy obszar gry. Zerknijmy na to, jak one wyglądają z bliska. Mamy tego typu składane elementy. Jak widzicie, one będą zginane. To są ciernie, które będą znajdować się zapewne w środkowej części planszy, bowiem mamy także samą planszę, która, wbrew temu, co moglibyśmy wszyscy podejrzewać, nie jest wcale gigantyczna. Bo obszar gry nie jest duży w przypadku hrabstwa haru, ale na tej planszy bardzo dużo będzie się działo. Ta plansza podzielona jest na heksagonalne obszary, na obszary różnego rodzaju. To są różne formacje terenu gdzie znajdziemy przede wszystkim dwie osady lub też dwa domostwa, które to będą kontrolowane przez każdą z frakcji. Mamy specjalne obszary wirów, mamy również środkowy obszar cierni no i mamy również różne rodzaje formacje terenu, które będą istotne z punktu widzenia tego, jak będą wyglądać pewne specjalne zasady regulujące poruszanie, regulujące funkcjonowanie tych konkretnych, tych konkretnych fragmentów hrabstwa Harrow. Plansza jest dwustronna. Z nieco innym układem. No ale elementem wspólnym jest to, że na środku mamy zawsze obszar cierni. Jednocześnie plantrza nie będzie zajmować dużej miejsca w pudle, po złożeniu to będzie raptem tyle, więc zostało to bardzo fajnie pomyślane. Mamy dwie tarcze, które będą wpinane, które będą wykorzystywane przez graczy. Tak się prezentują z bliska. Później mamy różnego rodzaju elementy, które będą wymagały wyjęcia z wypraski, a więc wskazówka, która będzie wykorzystywana na tych konkretnych dyskach oblokowujących, jeśli dobrze pamiętam, chyba liczbę naszych dodatkowych pomocników, mamy też dodatkową planszę, gdzie będziemy sterować dostępnością do. Dodatkowych żetonów słoików po drugiej stronie. Natomiast, jak mniemam, jest to dodatkowa podpowiedź regulująca przygotowanie gry lub tryb Tego już nie pamiętam, bo bardzo dawno miałem okazję pracować ze samym projektem. Planszetka Hester. Tak wygląda przykładowa planszetka jednej z postaci, która będzie mogła brać udział w rozgrywce. Na tej planszetce szereg informacji. Mamy ogniska, które będziemy mogli rozpalać. Również podpowiedzi, w jaki sposób korzystać z dostępnych komponentów. Na pierwszy rzut oka na tych planszetkach dużo się dzieje. Niezwykle klimatyczny rewers. Zdaje się z czarownicą Hester, próbującą, a może i nie broniącą się, a raczej chyba przywołującą różnego rodzaju potwory. Tak to raczej wygląda Tak wygląda planszetka Hester. Mamy również dodatkowe planszetki, a mianowicie planszetkę rodziny. Tak wygląda planszetka rodziny. Z miejscami na żetony, które będziemy dokładać. Wszystko utrzymane w niezwykle komiksowym stylu. To jest rewers. Następnie mamy... Pochowane w pudełkach różnego rodzaju znaczniki. No i mamy znaczniki żetonów, znaczniki pnączy, które będziemy umiejscawiać na obszarze gry. Mamy też tego typu kosteczki. Mamy również mniejsze komponenty. Zobaczcie, jak malutkie, ale jak one ładnie wyglądają. Przy czym tu trzeba będzie uważać, żeby ich z marszu nie pogubić, bo one mogą faktycznie gdzieś nam uciec. Są tak malutkie. Mamy również kosteczki różnych kolorów. Poniżej, pod znacznikami ognisk, mamy także karty Hester. To są wszystko komponenty, które Hester będzie wykorzystywać. Zobaczmy, jak wyglądają karty małego formatu. Tak wygląda przykładowa karta małego formatu, desperacki chwyt. Usuń pierwszy korzeń, który umieściłeś w tej turze i umieść go, kontynuując swój tor korzeni. Nie otrzymujesz kostki terenu po umieszczeniu tego korzenia. Tak więc to są różnego rodzaju karty, efektów. Każda okraszona ilustracją. Niezwykle eleganckie, z świetnie dobraną czcionką. Oczywiście wszystkie utrzymane w mrocznej gotyckiej konwencji. Również niezwykle atrakcyjna wizualnie. Odwrotna część karty. Tak wygląda pierwsze pudełko, którego. Zawartość przed chwilą obejrzeliśmy, do tego jeszcze zaraz wrócę. To jest dodatkowe rozszerzenie, a więc poszukiwania królowej. Planszetka obrońców, czyli no, tych nazwijmy dobrych, na czele których stać będzie rzecz jasna Emi ze swoimi przyjaciółmi. Więc jest to druga strona tych dwóch adwersarzy, którzy będą się ze sobą mierzyć. Planszetki sztywne, nieodkształcone. Z dobrej jakości materiału. To jest zdecydowanie edycja, która stoi na najwyższym poziomie jakościowym. Kolejne komponenty są zamknięte w następnych pudełkach. No i mamy pudełko z komponentami, gdzie wyłania się Priscilla, a więc. To są różnego rodzaju stwory. To są różnego rodzaju inne komponenty, które będą wykorzystywane w rozgrywce. Tak wyglądają arkusze, tak wyglądają arkusze postaci, które możemy poprowadzić. Więc mamy na przykład Piscillę, mamy Emi, mamy Bernic, mamy bezskórego chłopca, malachiasza, a więc wszystko postacie znane z komiksu. Na każdym z tych arkuszy, czy też na każdej z tych planszetek, również specjalne zdolności, każda z postaci oczywiście taką zdolność będzie posiadać. Planszetki, planszetki, figurki mieszkańców. To są figurki mieszkańców miasta. Mamy również specjalne figurki poszczególnych obrońców, w których możemy się wcielić. Kostki czerwonego koloru. Stwory. To są stwory obrońcy, które będą pojawiać się na planszy, które będziemy wystawiać. Więc to są tego typu mini plastikowe figurki. Mamy również słoje, które będą wykorzystywane do odpalania specjalnych zdolek. No i tutaj to nie są kartonowe elementy, to jest faktycznie wersja deluxe. Więc mamy rewelacyjne, sztywne, grube słoje, które będą wykorzystywane w trakcie trwania partii. Mamy również tor, to jest tor legendy obrońców, który w ten sposób się prezentuje. I mamy również jeszcze dodatkowe drewniane znaczniki, to są żetony ścieżek, które będziemy umieszczać na plansze istotne z punktu widzenia funkcjonowania samych obrońców. No i oczywiście karty, karty, które będą przyporządkowane do obrońców, więc karty taktyki różnego rodzaju ponownie, z indywidualnymi grafikami oraz z efektem, również z kostką narysowaną dole w niektórych miejscach, czasami z innym efektem, rozpętanie burzy, wygnanie, przywołanie zmarłych, ślepy strzał, spryt, dręcząca wizja, krzyk, całonocne planowanie, szaleńcza wściekłość, gdzieś wyżej ożywienie, wsparcie, pułapkę duchową, wiedźmi ogni, wiedźmi ogień, Ujadającego psa i twoje wybory są moimi decyzjami. Tak wyglądają karty, które znajdziemy w pudełku przypisanym obrońcom. A więc też z punktu widzenia porządkowania komponentów, to zostało świetnie pomyślane, wszystko będzie miało swoje miejsce, tak, żeby nie myliły nam się. Komponenty przyporządkowane do poszczególnych stron. Skoro obejrzeliśmy obrońców, skoro obejrzeliśmy Hester, czas obejrzeć także komponenty przypisane rodzinie. Tu mamy niebieski kolor i mamy postacie takie jak Willa, jak Kane, Mildred, Odessa, Corbin i Levi. A więc mamy poszczególne postacie. Z Wally, w których będzie również można się wcielić. Tego typu domki to są budynki, które stawiać będzie rodzina, oczywiście rodzina Hester. Tak wyglądają pionki poszczególnych postaci przykładowe, które możemy również wykorzystać w trakcie rozgrywki, wcielając się w konkretne postacie. Niebieskie kostki. Stwory rodziny wyglądają nieco inaczej, więc to nie jest kopiuj i wklej dokładnie to samo tylko ze zmienionym kolorem. Zwróćcie uwagę na to, że to wygląda nieco inaczej po obydwu stronach. Słoje ponownie w takiej samej atrakcyjnej wersji. Specjalne dodatkowe znaczniki tak wyglądają. To będą żetony umiejętności, tor legendy rodziny i wreszcie karty. Obydwie strony posiadają asymetryczne talie kart. Więc, grając w Harrow County, jeśli zmienimy stronę, jeśli do jednej rozgrywki usiądziemy rodziną, a później obrońcami, to trzeba będzie przestawić się na zupełnie inny zestaw kart komponentów, z których korzystamy, więc jest to asymetryczna gra pojedynkowa. To mi się zresztą w tym projekcie od początku niesamowicie bardzo podobało. Okej. Okay. To są komponenty przypisane do rodziny, która wraca, aby pomścić Hester. Tym pakowaniem pewnie zajmę się za moment. Ale to oczywiście jeszcze nie wszystko, bo w pudełku z grą hrabstwo Harrow jest naprawdę multum różnych komponentów. Kolejnym rodzajem komponentu tu mamy jeszcze wbitą planszetkę kami, którą możemy poprowadzić, bo i kami możemy zagrać w trakcie rozgrywki w Harrow County. Kapitalna planszetka po drugiej stronie z grafiką pochodzącą z jednego z odcinków hrabstwa Harrow. Również i grafika na AWERSie, no to wygląda fenomenalnie. Dla osób, które lubią tę serię, to obcowanie z komponentami tej gry jest absolutną przyjemnością. Tak, i to są już komponenty przypisane Kami, więc ponownie nie będą potrzebne w trakcie trwania każdej rozgrywki. Ale jeśli już wykorzystamy komponenty, czy też zagramy z Kami, no to wtedy będziemy potrzebowali tych elementów. Z jednej strony, siatka akcji Kami, która jest wykorzystywana, która będzie wykorzystywana w trakcie rozgrywki, mamy też krótką informację o tym, że Kami jest siostrą bliźniaczką Emi, która urodziła się z żywa śmierci tej samej nocy co Emi, ale została porwana i wychowana w luksusie. Tak więc tak wygląda różnica między Emi i Kami. Mamy postacie. Oszusta, brutala i oszczercy, pomocnikówkami, którzy to będą nam mocno przeszkadzać, albo których sami wykorzystamy, żeby przeszkadzać naszym rywalom. Wspomniane wcześniej, postacie, każda z nich ponownie z własną tego typu figurką, która pojawi się na planszy. Kostki, również stwory, i ponownie w zupełnie innej postaci, zupełnie inaczej wyglądające wizualnie od tego, co mieliśmy w przypadku Emmy oraz rodziny. Specjalne znaczniki. To jest żeton lalki. To z kolei jest żeton unikalnej mocy legendy, unikatowej mocy legendy. Słoje. Również tej wersji niesamowicie atrakcyjnej wizualnie, bardzo wygodnej. Tor legendy Kami. I wreszcie karty, które wzorem poprzednich też wspólnie z Wami chciałbym obejrzeć. I ponownie, jak to było w przypadku poprzednich dwóch talii, asymetryczne atuty, krwawe pieniądze, pogrzebane, szepcząca lalka, sobowtór, pokusa i tak dalej, i wszystko zaczerpnięte z komiksu. Kapitalne wizualnie, budujące mocno ten mroczny, mroczny i odjechany klimat hrabstwa Harrow. Tak wyglądają komponenty przypisane Kami. To dalej nie jest jeszcze wszystko. Są jeszcze dodatkowe komponenty, które możemy obejrzeć, a mianowicie w pudełku mamy także. Karty pomocy, które z jednej strony podsumowują to, jak wygląda przeprowadzenie ataku oraz jak wygląda sam przebieg rundy. Oczywiście one się bardzo przydadzą. Specjalne znaczniki, również kapitalne wizualnie. Mamy latarnię. Mamy także specjalne wpinki potrzebne do wskazanych na początku tarcz, które będą wykorzystywane do oznakowywania statusów. Mamy jeszcze dodatkowe żetony wirów. Mamy w zasadzie tego typu drewniane znaczniki wirów, które to będą umiejscowiane na planszy. Tego typu znaczniki potrzebne także w trakcie trwania rozgrywki, to są żetony rozmaitości. Które, z tego co pamiętam, ale tu mogę się mylić, bo dawno, dawno nie grałem w hrabstwo Harrow. To będą żetony, które będą wykorzystywane jako coś na kształt Jokera. Mamy wreszcie tego typu pudełko. Niezwykle eleganckie, niezwykle klimatyczne, w którym to zamknięte są jeszcze dodatkowe komponenty znaczniki pułapek, różnego rodzaju innych elementów. To będą te komponenty, które trafiać będą do woreczka, które będą potrzebne do tego, żeby później je stąd dobierać. To będą rzetony umiejętności, to będą zęby, to będą przyzwania, to będą akcje ruchu, to wszystko w celu aktywowania także naszych postaci, wykonywania nimi akcji, a niespodzianka, w wewnętrznej po wewnętrznej stronie mamy Pole bitwy, gdzie rozstrzygane będą starcia, więc tu właśnie umiejscowiane będą kostki w celu rozstrzygania starć pomiędzy obiema obie stronami. Więc komponenty, jak widać, są pomyślane w taki sposób, żeby one były aktywnie wykorzystywane w trakcie trwania rozgrywki. Kartonow... To zdaje się, będzie wykorzystywane do kartonowego leja, bo mamy również. Ten fragment pudełka, który wykorzystywany będzie jako wieża bitewna. Mamy otwór w wierzchniej części pudła i mamy wylot. I teraz, w momencie, gdy wykorzystamy ten konkretny fragment pudła i będziemy weń wrzucać kostki, to te kostki będą wzorem tego, co mamy w grach typu Shogun Wallenstein po wrzuceniu, wylatywać pewnej liczbie. No i. Możemy to sobie wyobrazić lub zwizualizować w ten oto sposób, że wrzuciwszy kostki, jak widzicie, wypada tylko część z nich, a część została w środku. Więc wzorem tego, co mamy w szogunie, tam są dodatkowe piętra, które powodują, że te kostki będą na nich się zatrzymywać. Tak to wygląda od wierzchu, i tym samym tylko część z nich wypadać będzie w celu rozstrzygania starć. Wreszcie mamy także ściągawkę, jak spakować hrabstwo harow No i super, że to się tu znalazło, bo bez tej ściągawki, po wyjęciu tych wszystkich komponentów, miałbym spore wątpliwości, co gdzie umiejscawiać. To są wszystkie elementy, ale obiecywałem, że wrócę jeszcze do rozszerzenia poszukiwania królowej. Więc wywiązawszy się z tej obietnicy, otwórzmy jeszcze pudełko z tym konkretnym rozszerzeniem, z dodatkiem, który pozwoli nam zagrać w hrabstwo Harau w cztery osoby. A więc jak widzimy po samym opisie na pudle, na pudle, które wygląda też atrakcyjnie wizualnie, ono jest lekko świecące, mamy fajne, dodatkowe akcenty. Z tego pudła na odwrocie dowiadujemy się, że posiadając dodatek poszukiwania królowej możemy zagrać w hrabstwo w dwie, trzy albo nawet w cztery osoby. Poddany wykonuje dwa razy więcej tur, ale musi się układać z innymi graczami, by odnaleźć miecz królowej, koronę i samą królową. Lista komponentów, możliwość obejrzenia, jak wyglądają te elementy. No i właśnie, w środku tego pudełeczka z jednej strony instrukcja regulująca rozgrywkę, opisująca komponenty, później także opisująca przygotowanie rozgrywki, mówiąca o tym, jak ta rozgrywka wygląda, jakie są specjalne cele. Jakie są specjalne zasady, przykłady graficzne? Więc instrukcja niezbyt długa, ale moim zdaniem dobrze opisująca to, jak wygląda tryb rozgrywki. Pamiętam, że miałem z nią już do czynienia, oglądałem ją i wydawała się ona bardzo spójna i logiczna. Znaczniki. Tak wyglądają przykładowe znaczniki strzałek. Ich powinno być w sumie 8 sztuk. Później mamy tego typu żetony ofert z różnego rodzaju znaczy z różnego rodzaju symbolami. To są legowiska. Tak wyglądają legowiska oglądane z bliższej odległości. Następnie mamy specjalne żetony X. Po drugiej stronie zdaje się, że jest symbol królowej. To są też żetony z mieczami. Specjalne żetony. To są zresztą żetony poddanego, jeśli dobrze pamiętam. Cztery sztuki. Atrakcyjne wizualnie. Srebrne kostki. Karty. No i te też wyglądają kapitalnie, jeśli spojrzymy na nie bliska. One też są posrebrzane, więc mamy nałożone na nie specjalną warstwę. No one wyglądają jak karty rodem z starych CCG albo obecnych CCG, gdzie niektóre karty są rzeczywiście foliowane, pozłacane. No to wygląda rewelacyjnie. spójrzcie jeszcze, jak wygląda rewers. To są karty celów. Dawno nie widziałem czegoś tak pięknego w jakiejkolwiek grze planszowej. Zobaczcie, jak one pięknie połyskują. Identycznie będzie z kartami poddanego, które też są w tego typu stylizacji. Wow, tu się naprawdę ręce same składają do oklasków. Podstawka, mazak suchościeralny, planszetka wskazująca na lokację, którą to będziemy oznakowywać. I jeszcze dodatkowe komponenty. Płócienny woreczek. Oczywiście w kolorze srebrnym, bo jakże mogłoby być inaczej. No i same komponenty w postaci planszy frakcji. Tak wygląda plansza frakcji. I ponownie z tymi posrebrzanymi akcentami. Po drugiej stronie dobrze wyeksponowana nazwa poddany. Wreszcie. Trzy specjalne żetony: żeton miecza, żeton korony i żeton samej królowej, które mają również po drugiej stronie na rewersie cyfry, graficznie również przeniesione jeden do innego z tego, jak to wyglądało w komiksie. To już będzie wszystko. Dotarłem do ostatniego komponentu, który chciałem wspólnie z Wami obejrzeć, jeśli chodzi o zawartość hrabstwa Harrow. Czas teraz na ostatnią część filmu, na podsumowanie i na pierwsze wrażenia. Po obejrzeniu wszystkich komponentów składających się na to naprawdę wypchane po brzegi pudełko muszę powiedzieć WOW. To jest jedna z najpiękniejszych gier jakie widziałem w trakcie ostatnich lat. Tak, lat nawet nie miesięcy. Miałem okazję grać wcześniej w prototyp hrabstwa Harrow i on wyglądał też bardzo dobrze. Tam było bardzo dużo komponentów, które wyglądały podobnie do tych, które są zamknięte w tej wersji Deluxe, ale wersja Deluxe robi jednak robotę. To jest super. Komponenty są mega klimatyczne, są piękne, jednocześnie wyglądają na mega funkcjonalne i mając z pamięci rozegrane przeze mnie partię Harrow County jeszcze wersji prototypowej, widzę, że dużo rzeczy pozostało niezmienionych, ale potrasowanych jeszcze dodatkowo. W taki sposób, żeby były one jeszcze bardziej atrakcyjne wizualnie, ale tak samo funkcjonalne jak były wcześniej. Mega podoba mi się to, że mamy całą masę odniesień do tego, jak wygląda komiks Hrabstwo Harrow. Mamy w związku z tym ilustracje przeniesione jeden do jednego z tego, jak funkcjonowały one w komiksie. I okraszone nimi są zarówno karty, okraszone są planszetki. Mamy masę różnych ilustracji w instrukcji. To powoduje, że osoby znające Hrabstwo Harrow będą czuć się niesamowicie dobrze, bo będą widzieć te odniesienia i będą klimatycznie czuć Hrabstwo Harrow. Osoby, które nie znają Hrabstwa Harrow, myślą, że będą zainspirowane do tego, żeby sięgnąć po tę serię i przekonać się o co w niej w ogóle chodzi. Najbardziej podobają mi się chyba właśnie te ilustracje, ale muszę powiedzieć, że po otwarciu dodatku z królową jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak wyglądają te kapitalne, posrebrzane karty. To jest rewelacja. To wygląda absolutnie przepięknie, jednocześnie bardzo zachęca do tego, żeby potem grę sięgnąć i ją rozłożyć. W momencie, gdy ona już będzie rozłożona, to wierzcie mi, że robi równie oszałamiające wrażenie i naprawdę nie mam się do czego w tym momencie przyczepić. Mamy również fajnie pomyślane elementy pozwalające na uporządkowanie wszystkich komponentów, czyli mamy dodatkowe pudełka. To wszystko mieści się w tym dużym, wypchanym po brzegi pudełku i nie powinno być problemów z jego dopchaniem. Mamy też ściągawkę mówiącą o tym, jak wszystko sprzątać, mamy kapitalnie napisaną instrukcję, w której mamy po kolei wprowadzane różnego rodzaju mechanizmy. Wyjaśnienia, w jaki sposób należy dodawać poszczególne zasady. Mamy spory wybór, jeśli chodzi o postacie, o którymi możemy zagrać, czego tu chcieć więcej. Jakby tego było mało, to możemy też dorzucić jeszcze trzeciego, czwartego gracza, możemy zagrać solo. Hrabstwo Harrow ma w zasadzie wszystko to, czego byśmy oczekiwali. Mega. Jestem pod ogromnym wrażeniem, i nawet gdybym chciał, to chyba nie miałbym się za bardzo do czego przyczepiać. Jak Hrabstwo Haru chodzi w praktyce i jakie są moje finalne wrażenia z rozgrywek. Po powrocie do tego tytułu, o tym oczywiście opowiem w kolejnych filmach. Ale póki co, wydaje mi się, że gdybym miał szukać innej gry, która wywarła na mnie tak duże wrażenie w momencie otwarcia pudła, to nie wymieniłbym żadnej. Hrabstwo Haru jest absolutnym top, jeśli chodzi o to, jak wygląda i jak prezentuje się, zarówno zamknięte w pudle, jak i w momencie, gdy wyjmiemy te elementy, te elementy i im się przyjrzymy z bliska. Do hrabstwa Haru oczywiście wrócę w trakcie kolejnych filmów, a póki co bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego unboxingu. Zapraszam Cię jednocześnie do sprawdzania moich innych filmów. Zajrzyjcie także na mój Facebook, na Instagram oraz na platformę Mix. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.